Witam serdecznie, ja jestem Corentin. Mistrzem świata niedawno zakończonego 10. sezonu Mistrzostw Świata Formuły E został kierowca Porsche, Niemiec Pascal Wehrlein. Były kierowca Formuły 1 kilka lat temu był uczestnikiem prawdopodobnie najbardziej absurdalnego wyścigu tej serii. Mowa tu o wyścigu w Walencji z roku 2021, o którym opowiem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i suba z dzwoneczkiem. A teraz zapraszam do oglądania. Omawiany przeze mnie weekend odbył się w trakcie 7. sezonu Mistrzostw Formuły E, który był pierwszym z rangą Mistrzostw Świata. To oznaczało, że od tej pory FE będzie stawiana na tej samej półce co rajdy WRC, długodystansowe Mistrzostwa Świata WEC czy Formuła 1. Kierowcy korzystali z aut drugiej generacji, które w przeciwieństwie do pierwszej generacji posiadały system Halo, miały bardziej futurystyczny wygląd oraz dzięki zwiększonej pojemności baterii była możliwość pokonania całego dystansu bez wymiany bolidu. W tamtym sezonie zadebiutowali dwaj późniejsi czołowi gracze tej serii. Legenda japońskich serii wyścigowych, Nowozelandczyk Nick Cassidy dla Envision oraz tester Red Bulla, Brytyjczyk Jake Dennis dla ekipy Michaela Andretti'ego, które współpracowało wtedy z BMW. BMW, które po zakończeniu sezonu wraz z Audi podkulili ogon i uciekli. Szczególnie bolało odejście Audi, które było w FE od początku jej istnienia, czyli od roku 2014. Na rok 2026 postanowili jednak wejść do Formuły 1 kupując Saubera, a nowym zarządcą tego projektu stał się były szef Ferrari, Mattia Binotto. Kalendarz tamtego sezonu przez wielkie zło ostatnich lat był niepewny. W wersji ostatecznej sezon składał się z 15 wyścigów i wszystkie odbyły się w roku 2021. Inauguracja sezonu odbyła się w lutym w saudyjskim Diriyah, które tym samym stało się pierwszym nocnym weekendem Formuły E. Podwójna runda w Meksyku odbyła się jedyny raz na torze Puebla, ponieważ na znanym z F1 Hermanos Rodriguez powstał szpital tymczasowy. Jedyna pojedyncza runda 7. sezonu Formuły E odbyła się w Monako po raz pierwszy na układzie znanym z Formuły 1. Po tamtym wyścigu doszło do jedynej w sezonie zmiany kierowcy. Szwajcar Nico Müller z Dragą Penske przez obowiązki w DTM zrezygnował, a w jego miejsce do końca sezonu wskoczył Szwed Joel Eriks. Finał sezonu odbył się zaś w niemieckim Berlinie, gdzie w sezonie 6. odbyło się aż 6 wyścigów. Trzeci weekend sezonu 6. odbył się jedyny raz w hiszpańskiej Walencji. Był to znany z MotoGP obiekt Ricardo Tormo. Przed tym weekendem w klasyfikacji kierowców prowadzili kierowcy Jaguara. Pierwszy był Brytyjczyk Sam Bird, a drugi Nowozelandczyk Mitch Evans. Za nimi plasowali się Holender Robin Frijns z zespołu Envision oraz kierowcy Mercedesa, Belg Stoffel Van Dorn i Holender Nyck de Vries. Pod potrzeby Formuły E układ toru Ricardo Tormo skrócono z 4 do 3,3 km. Zapowiadało się pasjonująco. Sobota 24 kwietnia. Kwalifikacje do pierwszego wyścigu. Format kwalifikacji był dość specyficzny. Kierowcy w pierwszej części czasówki byli dzieleni na 4 grupy na podstawie miejsc zajmowanych w klasyfikacji kierowców. Z uwagi na fakt, iż w 2021 roku było w Formule E 12 zespołów, a co za tym idzie 24 kierowców, w każdej grupie było po 6 kierowców. Kwalifikacje wygrał Stoffel Van Dorn, ale za naruszenie przepisów dotyczących opon został zdyskwalifikowany. Z tego też powodu pole position i 3 punkty zgarnął broniący wówczas tytułu Portugalczyk Antonio Felix da Costa z DS Cheetah. Drugi powinien być Nyck de Vries, ale z uwagi na fakt, iż otrzymał karę cofnięcia o 5 miejsc za spowodowanie kolizji w Rzymie, do pierwszego wyścigu ruszał z 7. pola. W tej sytuacji z drugiej pozycji ruszał Niemiec Max Ginter z BMW Andretti. Z trzeciego pola ruszał zaś Brytyjczyk Alex Lins Mahindry, który otrzymał 1 punkt za najlepszy czas w fazie grupowej. Najgorszy czas w kwalifikacjach uzyskał były tester McLarena, Brytyjczyk Oliver Terfis na J333. Kilka godzin później odbył się pierwszy wyścig. Nie wiadomo było jednak, ile okrążeń przejadą kierowcy, gdyż w sezonach od 5 do 8 wyścig Formuły E trwał 45 minut plus jedno okrążenie. Z uwagi na opady deszczu start odbył się za samochodem bezpieczeństwa. Przejechał on tylko jedno okrążenie,
po czym zjechał do boksu, podobnie jak Brazylijczyk Lucas Di Grassi z Audi. Były kierowca F1 miał do odbycia karę stop and go za wymianę skrzyni biegów. Kierowcy mogli rywalizować na poważnie. Nie potrwało to jednak zbyt długo, gdyż Niemiec André Lotterer z Porsche, walcząc o piąte miejsce z Francuzem Normanem Nato z Venturi, uderzył w Nissana prowadzonego przez Szwajcara Sebastiana Buemiego. Były kierowca Toro Rosso odpadł z wyścigu, zaś były kierowca Caterhama pojechał dalej. Zastosowano full cross yellow, czyli podwójne żółte flagi na całym torze. Kierowcy musieli zwolnić do 50 km na godzinę. Wykorzystał to Nico Müller, który odbył w tym czasie karę przejazdu przez boksy za naruszenie regulaminu technicznego. Niedługo później taką samą karę dostał Lotterer za skasowanie Buemiego. Później safety car wyjechał po raz drugi. Gdy zjechał, to rywalizacja znowu się zaczęła. Kierowcy się wyprzedzali, robili spiny, a liderem niezmiennie był Antonio Felix da Costa. Kierowcy znowu zbyt długo się nie pościgali, gdyż Max Ginter wpadł w żwir, przez to odpadł z wyścigu, a na tor po raz trzeci wyjechał safety car. W jego trakcie dowiedzieliśmy się, kto skorzysta z systemu Fan Boost, czyli chwilowego zwiększenia mocy dzięki głosowaniu widzów. Tymi kierowcami byli Antonio Felix da Costa, Nick Cassidy, Sam Bird, Stoffel van Dorn oraz Lucas Di Grassi. Po restarcie ściganie znowu nie trwało zbyt długo, gdyż Mitch Evans zderzył się z Brazylijczykiem Sergio Sete Câmara z zespołu Dragon Penske, przez co safety car musiał wyjechać po raz czwarty. Sete Câmara wycofał się, gdyż utknął w żwirze, zaś Evans, choć dojechał do boksu, to także odpadł. Na 20 kółku safety car wyjechał po raz piąty, gdyż André Lotterer skasował kolejnego kierowcę. Był nim Szwajcar Eduardo Mortara z Venturi. Obydwaj kierowcy odpadli z rywalizacji. Samochód bezpieczeństwa zjechał pod koniec 22 kółka. Do końca regulaminowego czasu pozostało 17 sekund, co oznaczało, że kierowcy przejadą jeszcze dwa pełne okrążenia. Co ważne, zgodnie z ówczesnym regulaminem Formuły E, każda minuta pod żółtymi flagami lub samochodem bezpieczeństwa powodowała obcięcie energii o 1 kWh. Teraz widzicie porównanie energii sprzed oraz po ostatniej neutralizacji. To oznaczało, że na ostatnich okrążeniach kierowcy walczyli już tylko i wyłącznie o dojechanie do mety. Niestety, niektórym z nich to się nie udało. W tej sytuacji wyścig wygrał Nyck de Vries, który spośród wszystkich kierowców miał najwięcej energii. Podium uzupełnili Brytyjczycy, Oliver Rowland z Nissana oraz Alex Sim z Mahindry. Za nadmierne zużycie energii zostali jednak zdyskwalifikowani, podobnie jak ich rodacy. Alex Lin i Sam Bird, a także Antonio Felix da Costa, który prowadził niezagrożenie przez 23 z 24 kółek. Tych dyskwalifikacji można było uniknąć, bowiem dyrektor wyścigu miał prawo odwołać redukcję energii w nagłych wypadkach, ale tego nie zrobił z niewiadomych przyczyn. Zastosowano zasadę dura lex sed lex. Twarde prawo, ale prawo. To spowodowało, że na drugim miejscu znalazł się Nico Müller, dla którego było to pierwsze podium w FE. Podium uzupełnił Stoffel van Dorn. W wyniku tej absurdalnej sytuacji sklasyfikowano tylko 9 aut, przez to nikt nie otrzymał jednego punktu za 10 miejsce. Ostatni sklasyfikowany na mecie Francuz Jean-Éric Vergne z DST Cheetah stracił do De Vriesa ponad 4 minuty i żartował sobie, że powinien otrzymać nagrodę za najwolniejsze okrążenie w historii Formuły E. Niedziela 25 kwietnia. Drugi wyścig. Dominatorem drugiego dnia był Jake Dennis. Brytyjczyk był najszybszy w obydwu częściach kwalifikacji, a także prowadził w wyścigu od startu do mety, za co zgarnął 29 punktów. Dla kierowcy BMW Andretti była to pierwsza wiktoria w Formule E. Podium uzupełnili André Lotterer oraz Alex Lin. Tak wyglądały wyniki drugiego wyścigu. Jak łatwo zauważyć, zdobywcy podium z pierwszego wyścigu nie zdobyli punktów, a Stoffel van Dorn nawet nie dojechał do mety. Sezon 2021 Formuły E tak się potoczył, że jego mistrzem został Nyck de Vries. Zdaniem wielu jest to najgorszy mistrz Formuły E, głównie przez to, iż na jego tytuł duże znaczenie miała absurdalna wygrana w Walencji. Argumentami są również m.in. dorobek poniżej 100 punktów, a także punktowanie w zaledwie 7 z 15 wyścigów. Mimo wszystko jednak, Holender na tym sukcesie zbudował sobie karierę.
Obecnie jeździ dla Toyoty w WEC i ma Hindry w Formule E, a za niedługo zadebiutuje w serii Super Formula. Po drodze zahaczył także o Formułę 1. O ile jego występ w Williamsie był udany, bo był 9 na Monzy, tak przygoda z Alfa Tauri w 2023 roku była fatalna do tego stopnia, że w trakcie sezonu został zwolniony i zastąpiony przez Daniela Ricciardo. Jeśli chodzi zaś o obiekt Ricciardo Tormo, to już nigdy więcej nie odbył się tam żaden wyścig Formuły E. Co najwyżej odbywają się tam testy przedsezonowe. Elektryczna seria jednak nie zrezygnowała z torów klasycznych, dzięki czemu w 2024 roku zawodnicy mogli się ścigać na znanych z F1 torach w Meksyku i chińskim Szanghaju, znanym z MotoGP włoskim Misano, a także znanym z IndyCar amerykańskim Portland. Reasumując, Formuła E przez wielu kibiców nadal uważana jest za wyścigi elektrycznych kosiarek bądź przystany dla kierowców za słabych na Formułę 1. Nic dziwnego, bowiem weekend w hiszpańskiej Walencji z 2021 roku pokazał, że ta seria nie jest jeszcze gotowa na to, by tak jak Formuła 2 czy Formuła 3 towarzyszyć podczas weekendu Formuły 1. Nadal jednak uważam, że jest to seria godna polecenia, w której to czasami dzieje się więcej niż w niejednym wyścigu F1. A wy co sądzicie o sytuacji z Walencji? Czy można było jej uniknąć? Piszcie w komentarzach. Na dziś to wszystko, subskrybujcie mój kanał i udostępnijcie materiał znajomym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Cześć!